302, 25 dla Opola 998. Zgłasza się 302, 25 dla Opola 998. Próba łączności. Opole, słyszę cię na 5. Ja również słyszę cię na 5. Stan skrytowany jest w ogóle miejsce, które jest bardzo ważnym elementem systemu całego ratownictwa, jeśli chodzi o straż pożarną. Jest to miejsce, gdzie przyjmujemy zgłoszenia alarmowe z 112 lub od ludzi na numer telefonu 998. I tutaj dyżur na podstawie zgłoszenia wysyła wstępy do dalszych zdarzeń, do działań. Obecne konsole, które mamy, spinane na wszystkie systemy łączności, którymi pracujemy w czasie działań, i dzięki temu dyżurny ma na przykład więcej czasu na łączność z innymi służbami, z pogotowiem, z policją, ma czas, żeby wykonać telefon do osoby zgłaszającej, uzyskać dodatkowe informacje. Miasto jako jednostka, jako samorząd terytorialny nie posiada własnych służb, które rozwiązują problemy, które walczą z nadzwyczajnymi wydarzeniami. Straż Państwowa, Straż Pożarna jest taką jednostką, stąd w zupełnie naturalny sposób warto się wspierać. Strażacy gwarantują nam bezpieczeństwo, my od czasu do czasu staramy się wesprzeć ich dosprzętowienie czy w rozwój bazy, rozwój zarządzania, tak jak to ma miejsce w tym wypadku. Przede wszystkim to była modernizacja systemu łączności, którą rozpoczęliśmy już 2 lata temu przed samym remontem. W zeszłym roku rozpoczęliśmy remont taki naprawdę duży, całkowity tych pomieszczeń, gdzie poprawiliśmy bazę lokalową dla dyżurnych, którzy pełnią teraz służbę, mają pomieszczenia większe, wyremontowane z nowym sprzętem, z klimatyzacją, co dzisiaj jest, powinno być codziennością, i komfort pracy, zatem też efektywność tych naszych dyżurnych zdecydowanie się poprawiła. Nowe technologie pozwalają nam na szybsze alarmowanie, czy też szybszy dostęp do informacji, które są często niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Systemy łączności, czy też teleinformatyczne, które dzisiaj są obsługiwane przez naszych strażaków, w skuteczniejszy, szybszy sposób pozwalają na dotarcie do informacji, które są często niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.